ten jest niezwykle rzadki ikonograficznie, bo to jest Sokrates z Xantypą, która leje mu wodę na głowę. Chciałem również przyłączyć się do podziękowań za to, że możemy uczestniczyć w takim wydarzeniu, które ma rangę symboliczną, bo to nie tylko fakt przekazania wolnej Polsce w 1994 roku przez rodzinę Lanskorońskich, przez panią Karolinę Lanskorońską, wspaniałych zbiorów, ale jako podkreślenia także poczucia związku z ojczyzną i wszystkich, którzy funkcjonowali, żyli z wyroków historii poza Polską, marząc, śniąc o Polsce i działając na rzecz Polski. Jest to szczególny symbol ze względu także na miejsce, gdzie te wspaniałe zbiory trafiły, bo oprócz Wawelu trafiły tutaj na Zamek Królewski w Warszawie, który sam w sobie jest symbolem trwania polskiej kultury, polskiej wierności dla tradycji, trwania symbolu ciągłości państwa polskiego i polskich aspiracji. Także aspiracji do tego, aby w tym obszarze kultury, w obszarze tradycji kulturalnych, w obszarze także dumy ze sztuki. Chcieliśmy być obecni, jesteśmy obecni, staramy się być atrakcyjni, staramy się odbudować te wszystkie straty, które stały się naszym polskim udziałem ze względu na złe wyroki historii. Dlatego ma to szczególną rangę, że te wspaniałe zbiory, w tym dwa obrazy Rembrandta, dwa z trzech, które w ogóle w Polsce istnieją, będą tutaj na Zamku Królewskim w Warszawie, odbudowanym symbolu ciągłości i wielkości państwa polskiego. Myślę, że ten wspaniały dar jest także okazją do podkreślenia roli szczególnego typu mecenatu, który daje o sobie znać z korzyścią dla nas wszystkich, z korzyścią dla polskiej samowiedzy o sobie, polskiej dumy i polskiej kultury. Otóż nic oczywiście nie jest w stanie zastąpić w współczesnym świecie mecenatu państwa. Stąd zasadne są podziękowania kierowane do Ministerstwa Kultury i Sztuki. Ale chciałem zwrócić uwagę, że mamy do czynienia w Polsce z sytuacją, która kiedyś owocowała takim mecenatem bardzo demokratycznym, gdzie ludzie, gdzie obywatele składali pieniądze także na to, aby odbudować właśnie Zamek Królewski w Warszawie. Ale nic nie jest w stanie zastąpić świadomego działania ludzi, którzy także z motywów patriotycznych, z motywów także płynących z tradycji własnej rodziny, w imię dumy rodzinnej, dumy rodowej, dają Polsce, dają nam wszystkim to, co mają najcenniejszego, to, co mają najwspanialszego, tworząc w ten sposób, na nowo odbudowując majestat Rzeczpospolitej. Dlatego chciałem w tym momencie serdecznie podziękować wszystkim spadkobiercom rodziny Lanskorońskiej i wszystkim innym rodzinom, które przetrwały, które przeżyły trudny czas emigracji, utrzymały związki z Polską i świadomie to wszystko, co było najcenniejsze, najpiękniejsze, ofiarowały w wolnej Polsce, ale i wcześniej na rzecz majestatu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Za to serdecznie dziękuję.